Why someone is left-handed? Dlaczego niektórzy są leworęczni? This is an astrological question. To jest pytanie astrologiczne. We have two sides. Mamy dwie strony. We have the masculine side, męską, on the right, która jest po prawej, and the feminine side is the left. I żeńską po lewej. One is even in brain-wise, we have the practical brain. Jeżeli chodzi o mózg, mamy praktyczną the część. More ideological brain. I drugą bardziej idealistyczną. One is really practical, mechanical. Jedna jest bardziej praktyczna, the mechaniczna. One is more emotional, more artistic. Druga jest bardziej emocjonalna, artystyczna. So one is ruled by the sun. One jedną is ruled zarządza by the moon. Słońce, drugą księżyc. We breathe. Oddychamy. Right side. Prawą stronę. Hot air. Gorące from the left powietrze. Cold air. Lewą zimne powietrze. And you will even notice if you do pranayama. I zauważysz to, jeżeli wykonujesz pranayama. So two sides of the brain. Są dwie strony mózgu. So someone who is Gemini, więc ktoś, kto ma jest bliźniak, has a strong Mercury. Kto jest po znaku bliźnia, Mercury ma silny is not Merkury. Feminine, is not masculine. Mercury jest ani żeński, ani męski. Like but the sun is a masculine planet, Mars is a masculine planet. Na przykład słońce, Jupiter Mars, masculine planet. Jowisz są męskimi planetami. But Venus, the moon, ale Wenus, księżyc, are feminine. Są żeńskie. But Mercury is not. Ale Merkury nie jest. It's not masculine, not feminine. It has ani both męski, sides of the brain. Ani żeński. Ma dwie strony mózgu. So someone who has a strong Mercury. Więc ktoś, kto ma silny Merkury. And let's say is in Cancer. I powiedzmy jest pod raka. The side of the moon. Ze strony księżyca. His left side will be more influenced by Mercury. Jego lewa strona będzie pod silniejszym wpływem so Merkurego. So has the ability to be ambidiestro. Więc ma może być ambidiestro. Czyli ma możliwość używania obu rąk. Can use both sides. Potrafi używać obu stron. It has most developed the left side. Ale ma bardziej rozwiniętą lewą stronę. So the third house in the body. Trzeci dom w domu. Is the arms. To ramiona. So if someone has a very good Mercury in the third house. Ktoś ma bardzo dobry Merkury w trzecim domu. Normally can use both arms very well. Zazwyczaj może obu ramion używać jednocześnie. The third house is the house of dexterity. Trzeci dom jest is a house of dexterity. Jest domem inteligencji, pomysłowości. How to use the hands? Jak używać rąk? So if you have a good Mercury in the third, or the influence of Virgo or Gemini, there are the two signs that's ruled by Mercury. Jeżeli jest tam silny wpływ bliźniąt, wzmacnia to wpływ Merkurego, then definitely you will use both sides. Wtedy zdecydowanie będziesz używał obu ramion. And the person will be really good with the both sides. I osoba będzie bardzo dobra w używaniu obu stron. So that's why sometimes the left side is more powerful. Dlatego czasami lewa strona jest potężniejsza, silniejsza. In astrology we have different points where the planets situate themselves. W astrologii są różne punkty, w których usytuowane są planety. Let's say that here's a person. Oto osoba. So definitely it's both sides, isn't it? Zdecydowanie są tu dwie strony. We have the masculine or the sun side. Męska strona, strona słońca. I strona księżyca. Now the time of birth. Let's say in the first house has an influence of Libra. Powiedzmy, że w godzinie urodzenia jest wpływ wagi. Libra is ruled by Venus. Zarządzana jest przez Wenus. So the first house is the eyes and pierwszy the head. Dom to oczy i głowa. And the brain. I mózg. Because this brain is influenced by Venus. Ponieważ mózg jest pod wpływem Wenus. So his brain is gonna be artistic. Jego umysł będzie mózg będzie artystyczny. He'll be a pleasure-loving person. Będzie osobą uwielbiającą przyjemność. He likes harmony. Lubi harmonię. Don't like confrontation. Nie lubi konfrontacji. Is a person influenced by Venus. Jest to osoba pod wpływem Wenus. His hair will be nice. Włosy będą ładne. Wavy. Takie falujące. His eyes will be beautiful. Oczy będą piękne. Expressive. I pełne uczuć, bardzo wyraziste. This part of the head will have the influence of beauty because Venus is beauty. Ta część głowy będzie pod wpływem Wenus, więc będzie piękna. And his brain himself will be pleasure-seeking. I mózg brain będzie tym, który poszukuje przyjemności. Will have good taste. Będzie miał dobry smak. Etc. Now the second house in the horoscope. Drugi dom w horoskopie. Is the ears. Uszy. The nose, obviously. Oczywiście nos. In the mouth. Usta.
So if in the second house the person has cancer, jeżeli w drugim domu jest rak, in the second house the person has Scorpio, jeżeli w drugim domu osoba ma skorpiona, and in the second house he has, let's say, Mars, the planet Mars. W drugim domu ma, powiedzmy, planetę Mars. Mars, the planet of energy. Mars, planeta energii. And because the second house is communication, i drugi dom to komunikacja, this person will have a commanding communication. Taka osoba będzie wydawała rozkazy swojej komunikacji. Because it's Mars there. Ponieważ tam jest Mars. And because Mars is in his own sign, Scorpio. I ponieważ Mars jest w swoim własnym znaku, Skorpionie. Will have a face or a mouth that is strong, but będzie well, miał twarz czy usta silnej osoby. Well formed. Ale ładnie uformowane. But the teeth will be a little bit more sharp. Zęby będą nieco ostre wtedy. And strong. I silne. And his communication will be direct, fast. Komunikacja będzie bezpośredni, szybki. Very practical. Bardzo praktyczny. To the point. Do rzeczy będzie mówił. His voice will be more fiery. Jego głos będzie bardziej ognisty. Commanding. Rozkazujący. Strong. Silny. Because Mars is there. Ponieważ tam jest Mars. And he will be able to say something and many people will hear it even far away. I będzie, nawet jeżeli coś powie, to z daleka będzie słyszalny. Now this part of the face will be more reddish. I ta część twarzy będzie bardziej czerwona. Because the influence of Mars. Z powodu wpływu Marsa. So the person will change colors depending of how he feels. Osoba będzie zmieniać kolory w zależności od tego, jak się czuje. So this second part is strong. Ta druga część jest silna. Because the first house is Artha. Ponieważ drugi dom to Artha. Excuse me, Dharma. Przepraszam, Dharma. The second is Artha. Drugi to Artha. So the second house represents economic development. Więc drugi dom reprezentuje rozwój ekonomiczny. Because has a strong Mars there. Gdyż tam jest silny Mars. And his own house is Scorpio. W swoim własnym domu w Skorpionie. He will be a hard working person. Będzie on ciężko pracującą osobą. With great capabilities to achieve his goals. Z wielką umiejętnością osiągania materialnych celów. Now the third house. I trzeci dom. Is the arms. To ramiona. The hands. Głowa. The chest. Klatka piersiowa. And obviously the back part. I oczywiście the same area. Ten sam rejon w plecach. The organs involved will be the lungs. Organy związane z tym to płuca. So even the third house, the person Sagittarius. I w trzecim domu powiedzmy, że jest strzelec. Sagittarius is ruled by Jupiter. Który zarządzany jest przez Jowisz. But let's say he has Saturn there. Powiedzmy, że tam jest Saturn. So this third house is strong. I trzeci dom jest silny. His arms will be artistic. Jego ramiona będą artystyczne. Because Sagittarius is there. Gdyż tam jest strzelec. Sagittarius means knowledge. Strzelec oznacza wiedzę. So if he uses his arms for knowledge, więc on używa ramion wiedzy. Like for example an instrument. Jako na przykład instrument. He will be able to become expert in that. Będzie on w stanie stać się ekspertem w tej dziedzinie. Because the third house represents the arms. Trzeci dom reprezentuje ramiona. And because Saturn is there, ponieważ tam jest Saturn, his lungs can be weak. Jego płuca mogą być słabe. So this person should never smoke, for example. Jest taka osoba nie powinna nigdy palić. Because already has Saturn, who means grief, pain, Saturn, chronic. Oznacza ból, żal, chroniczne choroby. So the third house has to be protected. Trzeci dom musi być chroniony. But Saturn means also constant effort. Saturn również oznacza cały czas trwający wysiłek. He does a constant effort, he will become expert with his hands. Jeżeli on cały czas czyni jakiś wysiłek, stanie się ekspertem w używaniu ramion. What he can achieve with the hands. I w tym, co może osiągnąć za pomocą dłoni. The fourth house is the heart. Czwarty dom to serce. It means also fortune or happiness. Oznacza również szczęście i fortunę. So let's say someone has the moon. Powiedzmy, że ktoś ma księżyc in the fourth house. W czwartym domu. So what happened depends if the moon is higher or lower. Więc co się dzieje w zależności od tego, czy księżyc jest wysoki czy niski? Because this person obviously is very emotional. Ponieważ ta osoba oczywiście jest bardzo emocjonalna. The fourth is the heart. Więc czwarty dom to and serce. The moon is there. I księżyc tam jest. So already the person will be overly emotional. Osoba będzie ponad emocjonalna, nadwrażliwa. Very caring, very loving. Bardzo troszcząca się, bardzo kochająca. With the heart of a mother. Będzie miał serce ojca i matki. A person who really cares.
Osoba, która naprawdę się przejmuje. Now if he has a strong moon, jeżeli ma silny księżyc, in a good place, w dobrym miejscu, will have good heart, będzie miał dobre serce. But if he has a very weak moon, a jeżeli ma słaby księżyc, so his emotions will keep him in lamentation. Jego emocje będą sprawiały, że on będzie lamentował. Now remember, goodness. Pamiętajcie, iż dobroć, passion, pasja, and ignorance, ignorancja, and goodness will be very happy, pleasurable. W dobroci będzie to bardzo szczęśliwa, przyjemna passion, osoba, pełna dobrych emocji. Very nervous. W pasji because bardzo everything nerwowa, takes it with the heart, not with the brain. Bo, ponieważ wszystko bierze, rozumie za pomocą serca, nie mózgu. And in the mode of ignorance, a w ignorancji, full of lamentation, pełen żalu. Because the moon is there. Gdyż tam jest księżyc. If Mars will be there. Jeżeli księżyc tam będzie, Mars będzie, to będzie silny. We believe. Będzie prowadził. Mars is bad, ale jeżeli Mars jest kiepski, will be cruel. Będzie okrutny. Will like to cause pain to będzie others. Lubiał zadawać ból innym. And the heart of others. I sercu innych. Because Mars is very strong in the heart. Mars jest silny w sercu. If Mars is very powerful, jeżeli Mars jest potężny, will be very courageous. Będzie bardzo odważny. Will be in front of the battle. Będzie na samym czele bitwy zawsze. We'll do everything for saving others. Wszystko zrobi, aby ocalić innych. It will be definitely with no fear. I z pewnością nie będzie miał strachu. Because has in the heart this strong Mars. Gdyż w sercu jest ten silny Mars. Now change any planet going through the heart, depending of the nature of the planet. I zmiana the change. Of... Change any planet. Jeżeli zmienisz jakiekolwiek planety. In the fourth house. W czwartym domu. Depending of the nature of the planet. W zależności od natury planet. For example, Gemini, Mercury is playful. Lubi zabawę. So a guy who has good Mercury in the fourth house. Osoba z dobrym Merkurym w sercu. Will be playful, good sense of humor. Lubi się bawić, miała dobre poczucie humoru. Na luzie będzie wszystko brała. But if he's debilitated. Ale jeżeli jest osłabiony. Very nervous. Bardzo nerwowy. Cannot take decisions. Nie może podjąć decyzji. Left, right, w prawo, w lewo. Because the both sides. Z powodu obu stron. No, should I? Czy tak, czy inaczej? I don't know. Nie wiem. Will I take first the glasses or? Czy mam wziąć na te okulary? Should I take first this? No, but I have to move the computer. Czy tamto, czy włączyć komputer? It's too much decisions. Zbyt wiele decyzji. With a Mercury that don't help, no left, no right. W Merkurym, który nie jest ani po lewej, ani po prawej. Then if you have Jupiter, jeżeli jest Jowisz, there's a lot of wisdom from inside. Dużo to wiedzy ze wnętrza. A person who can give good advice. Osoba, która potrafi dawać porady. Person who likes to get knowledge. Która lubi otrzymywać wiedzę. Person who's also sober. Która jest poważna. So it's depending what you have. Zależy od tego, co masz. Now if you have Saturn in the fourth. Jeżeli Saturn jest czwartym. The tendency for loneliness. Będzie to osoba, która ma tendencję do samotności. The person will be more sad. Będzie bardziej smutna. Will be easily fall into depression. Łatwo jej będzie wpaść w depresję. What to speak if Saturn is fallen? A co tu mówić o tym, kiedy Saturn jest upadły? So then we know even physically. I wtedy nawet fizycznie. Can have even problems with the heart. Może mieć problemy z sercem. Definitely is the way it works. Zdecydowanie tak to działa. Then the same is with the fifth house. To dla mnie jest piątym domem. The fifth house in the body represents the digestion system. Piąty dom w ciele reprezentuje trawienie. And especially the liver. Szczególnie wątroba. The liver is the most intelligent organ. Wątroba jest najinteligentniejszym organem. The first house represents where you were born. Pierwszy dom reprezentuje to, gdzie się urodziłeś. Your infancy. Twoje niemowlęctwo. The second house is the first communication that you have with your parents. Drugi dom to pierwszy kontakt, jaki masz z rodzicami, komunikacja. The third house is your siblings, brothers, sisters, trzeci friends. Trzeci dom to rodzeństwo, bracia, siostry, przyjaciele. You communicate with them. Jak się z nimi komunikujesz? The fourth house is the mother. Czwarty dom to matka. This attachment that we create in the first 5-6 years to przywiązanie, które tworzy się w ciągu pierwszych 5-6 lat do matki. Jaka jest? Ile ma lat?